Cześć, to jest Motorola One i to jest bardzo fajny telefon z czystym Androidem, i co więcej, ten telefon jest dla Was, w sensie nie konkretnie ten egzemplarz, ale nowo do x Oglądajcie! Zanim konkurs, to powiem wam parę słów o tym telefonie. Czy w ogóle warto brać w nim udział i o niego walczyć? A moim zdaniem warto. Motorola One to jest propozycja do 1100 zł, która oferuje całkiem niezłą specyfikację oraz design. I od tego pierwszego zaczniemy. Przede wszystkim mamy tutaj szkło z dwóch stron, a także fajne akcenty stylistyczne Motorola. I tutaj, tak jak w pierwszych wrażeniach mówiłem, bardzo podoba mi się czytnik linii papilarnych z logą Moto. Delikatnie wystający obiektyw aparatu, trochę szkoda, i niestety nie jest on pojedynczy, a podwójny. W sensie aparat jest podwójny, to jest fajne, ale jest umieszczony w dwóch różnych miejscach. I tutaj zbiera się troszeczkę kurz. Między tymi soczewkami jest umieszczona lampa błyskowa. Na froncie mamy wyświetlacz 19 na 9 o rozdzielczości HD+. I to jest chyba największa wada modki. Szkoda, że producent tutaj przyciął troszeczkę na kosztach i zamontował wyświetlacz HD. Czasami ikony są delikatnie poszarpane i czcionki, jeśli je powiększycie, są też troszeczkę poszarpane. Da się oczywiście do tego przyzwyczaić, a wyświetlacz jest całkiem przyzwoity, bo ma dobre kąty widzenia, a także czytelność w jasnym słońcu. Nie ma tutaj problemu z użytkowaniem tego ekranu, patrzcie na niego komfortowo, a jak oddalicie telefon troszeczkę dalej, to spokojnie ten ekran nie rzuca się aż tak w oczy, że ma niską rozdzielczość. To co Motorola skopiowała 1 do 1 od iPhone'a 10, to Notch. Uważam, że on jest zdecydowanie za duży i tutaj nie ma żadnej detekcji twarzy ani niczego, Więc te czujniki mogły być zdecydowanie bardziej skompresowane. Tutaj zabierają one tylko zbędnie miejsce na powiadomienia. Natomiast to, co warto pochwalić, to fakt, że tutaj Android już radzi sobie bez problemu z tymi powiadomieniami. Nie ma czegoś takiego, że powiadomienia wchodzą pod tego nocza. To jest akurat ogarnięte i za to plusik. Jeśli chodzi o specyfikację, Snapdragon 625, 4 GB pamięci RAMu i 64 GB wbudowanej pamięci. Dla użytkownika zostaje około 56, więc całkiem sporo. Myślę, że specyfikacja w porządku. Snapdragon 625 działa sobie bardzo dobrze, nie ma tutaj żadnych problemów z płynnością działania tego telefonu, oczywiście czysty Android pomaga, żeby to wszystko było płynne, rewelacja. 4 GB RAMu to myślę, że jest aż nadto jak na tą klasę smartfona, więc nie musicie się tutaj martwić o to, że smartfon przytnie. Wszystko działa bardzo dobrze, można pograć także w bardziej wymagające gry. Układ Adreno 506 czasami potrafi delikatnie przyciąć w takich już topowych produkcjach, ale uważam, że i tak, jak na tą półkę cenową, tutaj podzespoły są w porządku. To, co wyróżnia Motorola One i nie nazywa się ona Moto, a Motorola, to właśnie dołączenie do programu Android One. gwarantuje Wam to trzyletnią aktualizację do najnowszego Androida. Jest to naprawdę bardzo dobre. Tu nie dość, że macie czysty system, to dodatkowo macie zagwarantowane przez 3 lata pełne wsparcie producenta, więc no, jest to moim zdaniem rewelacja. Jak za te pieniądze ten smartfon posłuży Wam spokojnie 3 lata i macie pełną gwarancję aktualizacji, a wiem, że Moto lubi dotrzymywać słowa. Jeśli chodzi o chwyt tego telefonu, on dobrze leży w dłoni, pewnie czujemy się i trzymamy tego smartfona. Uważam, że gabaryty są całkiem przyzwoite. Jeśli chodzi o stosunek całości powierzchni telefonu do miejsca zajmowanego przez ekran, jest to 80%. Jest nieźle ta delikatna ramka pod spodem z napisem Motorola powiedzmy sobie, że jest w miarę elegancka, można się do tego przyzwyczaić. Jeśli chodzi o plusy jeszcze tego telefonu. Na górze mamy pełnego Jacka, 3,5 mm rewelacja fajnie, że smartfon średnio pułkowo oferuje nam tego Jacka. Nie rozumiem, dlaczego flagowce się z tego wycofują, a cieszę mnie to, że producenci w średnio dają złącze jack, rewelacja. Dodatkowo slot na kartę SIM, on jest potrójny. Możemy tutaj korzystać z dual SIM-a i jednocześnie mieć jeszcze kartę microSD, gdzie rozszerzymy sobie naszą pamięć z telefonu. Super. Warto także nadmienić, że czysty Android jest tutaj delikatnie okraszony poprawkami Motorola a właściwie takimi delikatnymi smart funkcjami, mamy oczywiście tutaj gesty znane z Moto, mamy ten charakterystyczny zegar, a także wygaszony ekran, kiedy potrząśniemy telefonem, a właściwie delikatnie nim ruszymy, wyświetla nam aktualną godzinę, stan baterii, a także powiadomienia i szybko możemy przejść sobie do powiadomień, przeciągając po prostu dane powiadomienia do góry i odblokowując telefon i od razu przechodzimy do danej aplikacji. Jeśli chodzi o aparat, 13 megapikseli, Aparat główny oraz 2 megapiksele, aparat pomocniczy do rozmytego tła. Jeśli chodzi o ten 2MP, jest to raczej zapychać, nie wnosi dużo do tego rozmytego tła, natomiast delikatnie poprawia te zdjęcia. Zdjęcia są w porządku, jak na smartfon za 1000 zł. Niestety, przy słabszych warunkach oświetleniowych, Motorola troszeczkę się gubi, szumy są bardzo widoczne, a także szczegółowość zdjęć znacznie spada. Natomiast, jeśli macie dobre warunki oświetleniowe i robicie foty w dzień, jest to smartfon, który zrobi wam przyzwoite zdjęcie. Na końcu czytnik linii papilarnych działa błyskawicznie, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń, po prostu przekładacie palec i telefon jest odblokowany w, dosłownie w ułamek sekundy. Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj 3000 mAh, i ku mojemu zaskoczeniu z Android One fajnie działa ta bateria. Bawiłem się smartfonami konkurencji, które miały czystego Androida i mówię tutaj konkretnie o smartfonach Xiaomi i robiliśmy takie porównanie, że na standby kładliśmy oba smartfony obok siebie, czyli ten z nakładką i z czystym Androidem. I ten z czystym Androidem wyładowywał się sam z siebie bardzo szybko. Tutaj zoptymalizowano tą baterię, działano bardzo dobrze. Spokojnie 4 do 5 godzin na ekranie to jest żaden wynik, to jest standard, można powiedzieć. Dla rekordzistów spokojnie można wyciągnąć nawet i 6 godzin. I dodatkowo to, co zasługuje na pochwałę, to ładowarka Turbo Charger 18-watowa która naładuje Wam ten smartfon do pełna w mniej niż godzinę 30. Podsumowując, Motorola One to bardzo dobra propozycja dla osób, które szukają telefonu prostego, funkcjonalnego, który nie zawiedzie ich prędkością działania, który ma wszystkie podstawowe funkcje, a osoba, która z niego korzysta, chce mieć po prostu prosty system i czystego Androida bez żadnych fajewerków i udziwnień. Dla osób, które bardziej chcą personalizować swój telefon, myślę, że warto skusić się na coś z bardziej rozbudowaną nakładką. Za Motorolą przemawia przede wszystkim czysty Android i program Android One, który gwarantuje Wam 3 lata aktualizacji. Mamy tutaj oczywiście NFC, Bluetooth 5.0, więc to jest naprawdę fajne. USB-C. Dodatkowo silikon w zestawie, mamy tutaj pokrowiec. Fajną baterię, szybkie ładowanie. Telefon działa poprawnie, szybko i można powiedzieć, że. Nie ma tutaj takiej znaczącej wady, która na przykład skreśla ten telefon z jakiegoś tam powodu. Oczywiście najsłabszym ogniwem jest tutaj ekran, ale do tego da się przyzwyczaić i uważam, że jest to całkiem fajna propozycja w segmencie do 1000 zł. Napiszcie mi, co wy sądzicie o tej propozycji. Ja wiem, Xiaomi lepsze, ale pamiętajcie, że w Xiaomi do 1000 zł. nie znajdziecie telefonu, który ma NFC. A tutaj mamy NFC i czystego Androida. Jest naprawdę nieźle i myślę, że będzie to hit sprzedażowy. Tak jak już obiecałem, dzięki uprzejmości sklepu Xcom, jedna Motorola zupełnie nowa, świeżutka zapakowana jest do wygrania. Zasady konkursu macie w opisie, przeczytajcie sobie jej i zapraszam was do udziału. Jeśli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie ten kanał, by być na bieżąco. Czołem.